Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej sesji. Otwieram 24. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Szanowni Państwo, życie jest dynamiczne i okazuje się, że tydzień temu mieliśmy sesję, dzisiaj znowu się spotykamy, ale po to jesteśmy radnymi, żeby szybko reagować na różne ważne rzeczy, które się dzieją. Jeszcze raz witam serdecznie mieszkańców Bartoszyc i wszystkich Państwa, którzy to są tutaj obecni na naszej sesji. Witam radnych i powiem tylko, że sesja została zwołana na wniosek zarządu powiatu w trybie punktu 15 ustęp 7 ustawy w celu dokonania zmian w budżecie powiatu z uwagi na otrzymanie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację 3 inwestycji drogowych. Czyli jak widzicie Państwo, robimy drogi. Proszę Państwa, żebyśmy mogli obradować, musimy sprawdzić kworum. Dlatego bardzo proszę w tej chwili o zalogowanie się i zaznaczenie, że się jest obecnym. No tak, właśnie szukam, gdzie to w moim telefonie jest zakładka kworum. Ale zaraz już będzie wszystko w porządku. Kworum jest tutaj, dobrze. Już jestem, dobrze. Jeszcze czekamy, aż się zaloguje pan Bartłomiej Hidmanowicz, pan Ireneusz Rogowski i pan Ryszard Zduniuk. I pan Marcin Przybysz. W tej chwili obecnych jest 13 radnych. Tak jak widzę na ekranie. To jest właśnie uroda sesji zdalnej, że czasami trzeba trochę poczekać. Szanowni Państwo, skoro o, jest pan Rogowski się zalogował, czyli już jest 14 radnych. Jeszcze pan Zduniuk, pan Przybysz i pan Hilmanowicz. Jeszcze sekundkę poczekamy. W Galinach to zawsze. W Galinach jest problem z zasięgiem. Dobrze. Proszę Państwa, w takim razie stwierdzam, że obecnych na sesji jest 14 radnych, a to oznacza, że nasza sesja jest prawomocna i możemy podejmować uchwały zgodnie z prawem, uchwały, które będą ważne, jeśli je przegłosujemy lub nie. Szanowni Państwo, porządek obrad, który został zaproponowany przez zarząd, wygląda w następujący sposób. Punkt pierwszy, otwarcie obrad 24. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego, to już nastąpiło. Stwierdzenie prawomocności obrad, to również już stwierdziliśmy. Ustalenie porządku obrad i podjęcie uchwał w sprawie punkt A, zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2020-2030. Jest to uchwała nr 132. I punkt B, zmiany budżetu powiatu na rok 2020, uchwała nr 133. Obie uchwały tak naprawdę dotyczą tego samego. No i zamknięcie obrad 24. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. I przystępujemy w tej chwili do głosowania nad porządkiem obrad. Kto z panów radnych jest za przyjęciem zaproponowanego przez zarząd porządku obrad? Kto jest za, kto się wstrzymał, a kto jest przeciw? Bardzo proszę o głosowanie. Jeszcze pan Mirosław, pan radny Mirosław Olejnik, jeszcze czekamy na niego.
Ja mam na pana Mirosława jeszcze. Jeszcze nie głosował pan Mirosław Olejnik. Trudno. Proszę państwa, o już jest, wszystko jest w porządku. Proszę państwa, stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Zarząd Powiatu Bartoszyckiego. I w związku z tym przechodzimy do podjęcia uchwał w sprawie. To są uchwały dotyczące zmian w budżecie powiatu, dlatego o wyjaśnienie tych zmian bardzo poproszę panią Teresę Śliwczyńską, skarbnik powiatu bartoszyckiego. Pani skarbnik, bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Nie wiem, jak państwo zauważyli, dzisiaj w pierwszej kolejności będzie uchwalana wieloletnia prognoza finansowa, ponieważ w związku z otrzymaniem dofinansowania na nasze drogi powiatowe, to są trzy zadania, była konieczność wprowadzenia ich do wieloletniej prognozy finansowej, ponieważ okres realizacji tych dróg opiewa na lata 2020-2021. I ja przedstawię w tej chwili, które zadania będą wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej, a potem omówię zmiany do budżetu. Dobrze, proszę. W załączniku numer 2 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2023 powiat bartoszycki wprowadza się następujące zmiany. Rezygnuje się z realizacji zadania pod pozycją 1.1.2.2 pod nazwą rozbudowa drogi powiatowej na numer 1382N na odcinku Moryny-Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej, ponieważ powiat otrzymał dofinansowanie na realizację powyższego zadania z Funduszu Dróg Samorządowych. Ja króciutko tutaj wyjaśnię, że pierwotnie był składany wniosek na tą drogę z programu transgranicznego, ale że wydłużyła się procedura i z tego, co otrzymaliśmy już informację, środki z tego programu zostały rozdysponowane, został złożony wniosek właśnie z Funduszu Dróg Samorządowych i z funduszu otrzymaliśmy dofinansowanie. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod pozycją 1.3.2.4 pod nazwą rozbudowa wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego Nasz Drugi Dom, które będzie realizowane w latach 2020-2021 przez Starostwo Powiatowe w Bartoszycach. Na rok 2020 zaplanowano kwotę do realizacji w wysokości 1 260 124,25 zł, a na rok 2021 kwotę w wysokości 585 851,63 zł. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod pozycją 1325 pod nazwą rozbudowa drogi powiatowej numer 1382N na odcinku Woryny-Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej, które będzie realizowane w latach 2020-2021 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie. Na rok 2020 zaplanowano kwotę do realizacji w wysokości 1 675 596,07 zł, a na rok 2021 kwotę w wysokości 5 026 788,22 zł. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod pozycją 1327 pod nazwą przebudowa drogi powiatowej 1390N od kilometra 4 plus 211 do kilometra 8 plus 747 o długości 4,536 km, które będzie realizowane w latach 2020-2021 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie. Na rok 2020 zaplanowano kwotę do realizacji w wysokości 262 805,86 zł, a na rok 2021 kwotę w wysokości 7 634 601 grosz.
Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod pozycją 1326 pod nazwą przebudowa drogi powiatowej 1354N od kilometra 10 plus 929 do kilometra 14 plus 942 o długości 4 km 013 metra, które będzie realizowane w latach 2021 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie. Na rok 2020 zaplanowano kwotę do realizacji w wysokości 284 118 zł, a na rok 2021 kwotę w wysokości 7 102 274 złote 65 groszy. I to są właśnie te nowe przedsięwzięcia, które są wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej. I oczywiście w tej chwili omówię zmiany do budżetu, ponieważ otrzymaliśmy dotacje od wojewody i również właśnie dotacje na te drogi, o których przed chwilą powiedziałam. Zmiany do budżetu na tą dzisiejszą sesję. Dochody zwiększa się o kwotę 532 700 zł 23 grosze. Wydatki zwiększa się o kwotę 482 420 zł 57 groszy. Deficyt po zmianach wynosi 6 736 577 złote 84 grosze. I zmiany w dochodach. Dział 600, rozdział 614. To są nasze drogi publiczne powiatowe. Zmniejszenie o 2 913 674 złote 27 groszy. Zmniejszenie dochodów w związku z rezygnacją z ubiegania się o dofinansowanie zadania pod nazwą rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny-Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej w ramach programu Polska-Rosja, ponieważ powiat otrzymał dofinansowanie na powyższe zadanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Ten sam rozdział, drogi publiczne powiatowe, zwiększenie o 1 949 058 zł. Zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację tych trzech zadań, o których przed chwilą mówiłam. 710, rozdział 710-15, nadzór budowlany. Zwiększenie o 16 011 groszy. Zwiększenie dochodów o dotację celową wojewody na dofinansowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bartoszycach. Dział 801, rozdział 801-53. Zwiększenie o 12 963,25 zł. Zwiększenie dochodów o dotację celową wojewody z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dział 852, rozdział 852,02 Domy Pomocy Społecznej. Zwiększenie o 155 702 zł. Zwiększenie dochodów o dotację celową wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków w domach pomocy społecznej związanych z COVID-19. Rozdział 853-21. Zwiększenie o 44 320 zł. Zwiększenie dochodów o dotację celową wojewody na finansowanie działalności zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Rozdział 853-26. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Zwiększenie o 1 260 124,25 zł. Zwiększenie dochodów o środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania pod nazwą rozbudowa wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego Nasz Drugi Dom. Tutaj chodzi o ten budynek w miejscowości Tolko. Dział 853, rozdział 853-33. Zwiększenie o 8196 zł. Zwiększenie dochodów o zwiększoną kwotę środków z Funduszu Pracy na koszty obsługi zadań w związku z artykułem 15 ZZB, 15 ZZE ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Łącznie dochody zwiększamy o 532 700 zł 23 grosze. Nie będę omawiała wydatków, ponieważ te wszystkie dochody właśnie są wprowadzone po stronie wydatkowej, więc adekwatnie jest to ta sama sytuacja po prostu, więc nie będę powielała tych samych informacji, o których mówiłam przed chwilą. Dziękuję. Jeżeli są jakieś pytania.
Dziękuję bardzo, pani skarbnik. Ja mam nadzieję, że wszystko jest jasne, zrozumiałe. Widzicie państwo, mimo trudnej sytuacji covidowskiej stać rząd na to, żeby dofinansować i przekazać pieniądze na drogi, na poprawę infrastruktury i z tego się należy cieszyć. Szanowni państwo, wobec tego przystępujemy do podjęcia uchwał. Tak jak jest w projekcie, pierwsza uchwała to jest uchwała numer 24/132/2020 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2020-2030. Tutaj następuje następnie podstawa prawna tej uchwały i ona brzmi w następujący sposób. Paragraf pierwszy. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bartoszyckiego na lata 2020-2030 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tyle treść uchwały i możemy przystąpić do głosowania. Szanowni państwo, kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? A kto się wstrzymał? Bardzo proszę o głosowanie. Na razie 11 radnych jest za, 12. Jeszcze pan Marcin Matejunas i pan Mirosław Figat. Pan Figat już zagłosował i wszyscy już głosowali. Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego przyjęła uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2020-2030. I przechodzimy do drugiej uchwały, która jest jakby kompatybilna z tą uchwałą pierwszą, a mianowicie do zmian w budżecie. Ja tu przeczytam tylko tytuł uchwały, bo ona jest dość długa, ale w zasadzie przeczytała ją pani skarbnik, więc wszystko jest jasne, więc czytam. Uchwała numer 24/133/2020 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2020. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw, a kto się wstrzymał? Jeszcze pan Mirosław i pan Piotr. Pan Mirosław już. I pan Piotr również. Szanowni państwo, stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego przyjęła uchwałę w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2020. Tym sposobem porządek obrad został wyczerpany. Jeszcze zanim zamknę sesję, pozwólcie państwo, że powiem dwa zdania. Otóż przede wszystkim chciałbym państwu podziękować wszystkim mieszkańcom powiatu bartoszyckiego za bardzo wysoką frekwencję w czasie wyborów prezydenckich. Za to bardzo dziękuję. To jest bardzo dobra postawa obywatelska. Na wybory trzeba chodzić, trzeba wybierać. Mamy prezydenta, trzeba się cieszyć i za to bardzo serdecznie państwu dziękuję. W związku z wyczerpaniem programu dzisiejszej sesji zamykam 24. sesję Powiatu Bartoszyckiego. Dziękuję bardzo.